Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, swoje plany. Zaczynałem z rankingu 1000. Właśnie widzę, że przeciwnik 2487. Wow. No to będzie niezła jazda. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko się ułoży. Zerknę tylko, czy ten mój przeciwnik ma jakąś historię, jeśli chodzi o partie. Ile tych partii on rozegrał? Szybkich partii. Partie 791. No dobra, chyba w bulecie, w blicu. Wygląda to wszystko chyba normalnie. Mam nadzieję, bo nie chciałbym grać znowu z cheaterem. Mamy C4. Okej. Okay. Zagrajmy sobie może troszkę inaczej niż zwykle. Posunięcie B6, żeby wstawić gońca tutaj. I posunięcie goniec B7. Hetman C2 gra dosyć szybko, widzę. Teraz tak, posunięcie D5, istnieje taki ruch. Bicie, bicie, E4 tutaj. No dobra, to są wszystko chyba ruchy bardzo normalne. Walczymy o centrum. Widzę, że to bardzo szybko idzie z jego strony. Jest E4. Dokładnie. Na C3 trzeba wybić. Są to rzeczy normalne, ale on wykonuje posunięcia błyskawicznie w ogóle. No E6 trzeba zagrać. Skoczek zagrał sobie na F3. W porządku. No i teraz taki ruch mi się narzuca. Więc go zagrajmy, żeby powalczyć o centrum. No dobra, trochę myśli. Mam nadzieję, że to jest normalny gość. Goniec D3. Okej. Teraz tak się zastanawiam, skoczek D7 się na pewno przyda. Będziemy pilnować bardziej tutaj. Myślę, że goniec E7. Też trzeba zrobić szybko roszadę. Oczywiście po takim ruchu jak E5 będzie możliwe zagranie H6. Trzeba też zwracać uwagę czasami na przełomy w centrum pod tytułem D5. Ale jest goniec B2, dobra, czyli nie chcę tu na razie wybijać, żeby otwierać gońca. Zrobimy sobie roszadę. Kolejnym planem będzie na pewno zagranie wieża C8, hetman C7, coś takiego, żeby tutaj grać na wolnej linii. Dokładnie. On też pewnie ma ochotę na jakieś przełomy. Dobra, wieża C8, jeszcze chwila. Bo teraz tak, bo jeżeli on na przykład... Aha, bo on teraz będzie miał taką opcję D5... No będzie miał opcję, dobrze. Zagramy sobie H6, żeby już nie było tutaj żadnych niespodzianek, bo po D5 bicie, bicie i będę mógł zablokować gońcem D6 wszystko. Zobaczcie, tak się też dzieje. Dobrze zagrałem H6, bardzo dobrze, bo tu goniec już mnie nie będzie celował w pionka. I teraz tak, bicie. Aha, poczekajcie, poczekajcie, bo on zagra potem C4. Bicie, bicie, to może po prostu tak zagramy. Też można. Wybić trzeba. I goniec F6 na tego gońca. No i oczywiście C4, to wszystko powoduje, że on ma wolnego pionka, ale, no właśnie, może to nie wszystko, bo teraz tak, tu walczymy, jak uda nam się powymieniać, to chyba dobrze. Jeszcze się zastanawiam, aha, tutaj zagram, to zagra tu, dobra, wieża E8. Trzeba spróbować wymieniać teraz figury. Ależ on szybko gra, po prostu co za gość. To na pewno wymienimy i zagramy hetman F6. Hetman F6, jak on wymieni skoczek, skoczek wejdzie na E5, to będzie mało przyjemne. Ale też chyba nie jakieś straszne. Myślę teraz. Teraz tak jak wymienię. Nie no, trzeba chyba grać hetman F6. Ojejku, hetman B5, jak szybko zagrał. Poczekajcie, tutaj chyba strachu nie ma, co? Poskoczek E5. Czy teraz wchodzi taki ruch jak król na przykład na F1? Nie. Szybko wybił, ok. Czy on teraz złapał przewagę przestrzeni? Właśnie on tutaj zaczyna mnie strasznie męczyć. Ale tak, to tak. Dobra, chwila. Goniec C8, hetman C6.
Ja wybiję, on wybije, tam wybije, tutaj i to się trzyma. Tak mi się to zdaje. Jak zagram tu, on zagra tam. Jak końcem się tam coś przerzucę. Pionek zacznie zasuwać. Jak zagram tutaj, co to mi da? Też za wiele nie da. Hetman się władował na d7. No szybko wleciał mi tutaj w pozycję. Zagram tu, będę chciał tam atakować. Też za wiele chyba to nie da. Dobra, goniec c8. Aha. Dostaję mata. Spoko. No tak, jak szybko zagrał. Wiecie co? Ja sobie zerknę. Jak szybko wykonał ruch. Ja sobie przeanalizuję najpierw partię. Bardzo szybko. Sprawdźmy, co tu w trawie piszczy. Czy on faktycznie grał tak bardzo dobrze? Bicie, bicie. E4, bicie. Tutaj gra się E5, spoko. E6, skoczek F3. No na razie nie są to jakieś nadzwyczajne ruchy. Koniec D3, nawet nie zagrał jak silnik. Ok, ruszada, tak. Koniec. Zbyt łatwo to poszło. No ale chyba nie grałem aż tak słabo. D5. Bardzo szybko. Bicie, bicie. Na koniec F6 poszło, tak. Wieża. Wieża. C4. No pozycja nie jest jakaś zła. Dlaczego ja nie gram Hetman D6 w takich pozycjach? Nie mam zielonego pojęcia. To był bardzo dobry ruch, trzymający wszystko. Tutaj wypuściłem. Hetman D7 dosyć szybko zagrał. No tutaj podstawiłem mata, ok. Dobra, zobaczmy jeszcze przegląd partii. 93% dokładności z jego strony. Ciężko powiedzieć, no. Wiecie co, nie mam pojęcia, no wyjdzie w praniu, czy gość oszukiwał, czy nie. Możliwe, że nie. Jeszcze raz zerknę na jego statystyki. No nie, no chyba normalnie grał, no. Szybkie, ale w blicu ma 2413 tylko. Ile tu partii rozegrał? 341. Nie, no spoko, chyba uczciwie. Ale tak wyglądało podejrzanie. No chyba uczciwie. Rewanż? W sumie to się nie dowiem, czy zagram rewanż. Trudno, szukamy sobie kolejnego przeciwnika do gry. Popełniłem błąd, to przegrałem. Tak to bywa. No ale widzicie, gość miał ma bardzo wysoki ranking. Bardzo wysoki. To ciekawe. Będziemy sobie szukać kolejnego zawodnika. No bardzo ciekawe. Nie no, przy tylu ilości partii, jak nie został zbanowany, to znaczy, że grał uczciwie. Może po prostu jest lepszy w szachach szybkich niż w blica. Nie wiem. Na czeskomie mam takie mieszane uczucia, powiem wam szczerze, jak gram na wyższy czas, bo na liczesie na przykład jakbym grał na wyższy czas, to miałbym spokojniejszą głowę z uwagi na to, że tam bardzo dobrze wyłapują oszustów i szybko reagują na jakiekolwiek oszustwa. Na coś nie wyszukuję mi przeciwnika, jeszcze raz spróbuję w ten sposób. Proszę o chwilę cierpliwości. O, jest, mamy. 2,329. Gramy D4. Zerknę szybciutko. Dobra, tutaj C4. Statystyki, szybko zerknijmy. Szachy szybkie. Chwila.
14 partii w 90 dni. Cztery wygrane. Spoko. Kiedy grał? 30 czerwca. Dzisiaj grał 4 partie, ok. Zbił, ok. Skoczek F3. Szybkie C6, ok, czyli tak komputerowo będzie chciał bronić pionka. Zagrajmy A4. Hetman C7? Tak bardzo szybko zagrał. I hetman D8? O co mu chodzi w ogóle? Zbijamy. Oddał mi 2 tempa, słuchajcie. Może zrobił to specjalnie. Będzie chciał grać kompem, nie? Koń E7? Wiecie co, przychodzą mi do głowy różne rzeczy. Sorry, że tak sobie gadam. Ale bardzo to podejrzanie wszystko wygląda. Koniec G5, mimo wszystko. Grajmy normalnie. Pozycja białych jest wyśmienita, dlatego że jest centrum, są wszystkie rozwinięte figury, jest roszada, wszystko działa jak należy. Wieża sef na D1 za tego pionka, żeby gra bardzo szybko, koniec H4. Hetman E8. Bardzo, bardzo podejrzane ruchy. Bardzo. Znaczy, inaczej, nie podejrzane, tylko bardzo słabe ruchy. Wprowadzę sobie kolejną wieżę. To wszystko wygląda bardzo dziwnie. Ja może przestawię sobie... Ok, skoczek G6. Koniec G3. I po skoczek F6. O, zagrał E5, od razu atakuje. No dobra, przepychamy pionka. Przepchać trzeba. Tu właśnie po wybiciu ja się nie dostanę skoczkiem. Będzie mało przyjemne. Przerzucić chyba trzeba skoczka przez D3. Dlaczego, mój drogi przyjacielu, grasz tak szybko? Tutaj goniec G4 grozi. Aha, dobra, trzeba grać H3. Trzeba grać H3, żeby nie było końca G4. Chyba będzie teraz ruch G4. Spoko. Gram tak w takim razie. Nie no, gra błyskawicznie. No. Specjalnie zrobił chyba te ruchy. Gra błyskawicznie, w ogóle nie myśli. Nie no, cheater jak nic. Nie no, po prostu... No nie, no nie wierzę po prostu, no. Zbijam. Nawet, słuchajcie, nie mogę zbić końca, bo on odbije i tutaj strzała dostanę. Tu nie mogę. Przepraszam najmocniej. Strasznie dziwnie to wszystko wygląda. Zaczynam się denerwować. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, drodzy widzowie, ale mnie to zaczyna naprawdę denerwować. Dobra, zbiję tego gońca, bo mnie denerwuje. Aha, i tu tracę pionka. Tam zbijemy. Tu zagramy. Mamy 8, jak on szybko gra. Tu zagram i stracę pionka na B2. No bo jak odejdę skoczkiem, to stracę pionka na E4. Super, Krzysztof, zagrałeś. Nie zbił pionka na B2. Człowiek przecież by się zastanowił nad takim posunięciem. Bronię. W sumie to bym chyba mu pozwolił nawet zbić tego gońca, ale on tego nie zrobi.
Moja pozycja nie należy do najlepszych. Zdecydowanie. W ogóle tak ciekawie hetmanem zagrał, bo nawet hetmanem na A7 nie mogę ruszyć. Co mam zrobić z końcem? Król H2? Król H2 niech będzie. Po wybiciu wybije pionkiem. Pozycja czarnych jest lepsza. Zaproponuję mu remis. Tak z ciekawości, czy on w ogóle to będzie rozważał. Okej. Nie chciał remisu. Bądź tu mądry i graj dobre ruchy. Bo koniec troszkę nie gra. Skoczek się nie może ruszyć, bo tutaj pionek. Wszystko trzeba bronić. Może F3. Bicie, bicie. Niech będzie F3. Szybka ucieczka. O rety, jaki tutaj się zrobił z niego. No dobra, tak zagram. Poczekam. Nie mam pomysłu na grę, ale mi wymusza. Tutaj jeszcze mam niezłą opcję. Chcę przerzucić tutaj hetmana. No jak się już figurami tak muszę cofać, to nie jest dobrze. Dlaczego ty tak szybko grasz, drogi przyjacielu? Bardzo bym chciał wybić wieżę, ale po wybiciu nie mogę nawet tak, bo dostanę tu gońca na E6 i są problemy. Ewentualnie tutaj, no chyba tak trzeba próbować. B3 może wzmocnić. I liczyć na cuda. Dokładnie, może teraz to zbić. No moja końcówka jest w ogóle strasznie zła. Jest bardzo zła. Uciekamy, żeby skoczek miał też opcję jakąś. A skoczek chce przejść tędy. Dobra, skoczek D2. Okej. Okay. Przepraszam, jeszcze nie doszedłem do siebie. H5, jestem ustawiany strategicznie, masakrycznie. Oddanie pionka może będzie miało jakiś sens, żeby skoczek miał jakąś... No tak, oddać pionka trzeba chyba. Chodzi o to, żeby mieć pole 4. No tak, ja wiem, że on to wymieni hetmany. To jest jakaś moja nadzieja, uciekam królem. No ja tutaj, on tutaj, tego wezmę, a tego, muszę uciec, bronić, znaczy muszę uciec, żeby nie stracić, no, dobra, tak, taki ruch dostanę, albo taki, albo królem, dobra, goniec G8, muszę chyba zapchać. No muszę, bo po prostu odcinam królowi chociaż jedną opcję. A ta pozycja i tak jest tragiczna. Wszystko mi pozamykał. Czy to gra człowiek? Otwarto bronię, no ale...
brakuje mi posunięć w cugcwangu, zaczynam mnie ustawiać. Tak, najgorsze jest to, że pionki mam na białych polach. Król będzie do nich przywiązany cały czas. Jakby tutaj zagrać, odda mi szacha. Ja tu. On zbije gońcem. Ja tu, on gońca, ja pionka. To i tak jest źle. Bardzo źle. No właśnie, zaczynam być ustawiany w cugcwangu. Aha, po prostu król sobie wędruje. Jakie to proste. Nie no, mam wtopę totalną. Nie, to jest koniec partii, nie ma co grać. Dobra, ja to poddaję. I sobie zerknę znowu na analizę. Szybki przegląd. Aha, nie zrobię przeglądu. Mam tylko jedną partię na przeglądzie. Dobra, zobaczmy na silniku. Zobaczcie, co grał. Hetman C7, oddał mi dwa tempa. I tak to było za mało do tego, żebym dostał dobrą grę. Ja nie czuję, że ja gram źle, tylko coś mi tutaj nie gra. Już kompletnie pasywnie pograł debiut. E5. Ja teraz troszeczkę zacząłem oczywiście kombinować. Szybkie A5, tak? O, rety. Bicie, bicie. Tu się zaczyna, tak, tak. Ale nie zagrał godziec A6. Ale wieża B8 też jest rozpatrywana, jak widać. A tutaj też się pomylił hetman E8. Kurczę, mam wrażenie, niestety mam wrażenie, że grałem z ludźmi mimo wszystko, wiecie? Chodzi o to, że niestety, że przegrywam, no. No bo jakby to był komp. No nie mam pojęcia, druga porażka. Speedrun, wiecie co? To jest już trzecia seria speedruna. I mam wrażenie, że z każdą serią jest coraz gorzej, jeśli chodzi o ludzi, którzy oszukują. No ale nie wiem, czy on oszukiwał. No tutaj oczywiście świadomie oddaję pionkę, bo strasznie ciasno się zrobiło. Ale możliwe, że to grał człowiek. Ja nie chcę nikogo oskarżać. Po prostu to jest tylko takie moje odczucie. Tak, jakieś H4. Można by było zagrać, no. Możliwe, że on teraz już grał sam. Ciężko stwierdzić właśnie, jak ci ludzie grają. No, hetman C7, hetman D8. Straszne, dziwne zachowanie z jego strony. Tak, to już jest prosta wygrana. Tutaj już kompletnie nie ma co grać. No nie wiem. No nie wiem, co mam o tobie myśleć, drogi przyjacielu. Nie mam pojęcia. Zobaczmy jakąś jedną jego partię. Tak z ciekawości. Grał białymi. No to leci teoria. No ładnie. Ładnie wykuty. Dobra, nic nadzwyczajnego. Gościu podstawił. No dobrze. Spróbuję zagrać jeszcze jedną partię. Mam kogoś. 2354. Zerknijmy tutaj na gościa. Partię. Statystyki.
Blitz, 2150, zadania, bullet. No tak, a w tym ma 2350. No świetnie, ale słuchajcie, rozegrał mnóstwo partii, 2308, więc chyba tutaj jest w porządku. Może po prostu gość lubi grać głównie dziesiątki i więcej. Mamy obronę holenderską. Zagrajmy sobie tutaj normalne szachy. Ruch B4. Tak też można grać. Ustawić sobie gońca na B2. Posunięcie E3. Też hetman B3 można zagrać. Można zagrać A4. Wszystko tutaj jest normalne. Okej. Też goniec E2. Rozwojowy ruch. Nie trzeba robić tu jakichś Bóg wie jakich kombinacji alpejskich. Łapiemy przestrzeń na hetmańskim skrzydle. Posunięcie oczywiście E5 będzie możliwe. No właśnie, teraz chyba trzeba to. A, hetman B3 by się przydał. No dobra. Robimy roszadę. Pozwolimy mu na E4. Skoczek D2. Może jakiś ruch A5, B3, przepchał, dobrze, jest skoczek D2. No i tutaj głównym atutem białych jest to, żeby szybko grać na skrzydle hetmańskim. Tylko to też trzeba umiejętnie rozegrać. B5, wydaje mi się, że może być ok, bo to jest zawsze podważenie tego punktu D5. Jeżeli on wybije, no to super, ale on tego nie wybije. Ale trzeba się rozpychać. Potem A5, może A6. Musimy zająć po prostu jego głowę tymi tutaj wojarzami na tym skrzydle. Dobra, on sam idzie na spore uproszczenia. Wydaje mi się, że nawet hetman B3 teraz można zagrać. Nie boimy się w ogóle tej konfrontacji hetmana z gońcem, dlatego że po wybiciu zawsze wybijemy gońcem, a jeżeli nie. O właśnie, tutaj chyba teraz tak. Chodzi o to, że jak on wybije, ja wybiję, to mam kontrolę cały czas też nad punktem B5, a będę chciał od korzenia tutaj wyrwać mu te pionki. A, on tak się tutaj zapiera. W porządku, chyba tutaj skoczkiem może wybić. Skoczkiem wybije, tak, to nie będzie fajnie. Ale to wybić trzeba. Tutaj, zaraz, mogę tutaj wtrącić goniec A3. Od razu zaatakujemy wieżę. I chyba wybić tu i wstawić wieżę na B1. Zastanawiam się, czy tą. Chyba tą. Tak, na C6 trzeba wybić. I wieża B1. Teraz tak, jak on wieża B8, to hetman A4. Ja tutaj mam przestrzeń dla swoich figur, żeby one sobie dobrze teraz podziałały. A on ten atak na królewskim nie przeprowadza. No, jak widać, jest zaabsorbowany troszeczkę atakiem moim na skrzydle hetmańskim. A, jakby słyszał. To chyba jest dobry moment właśnie dla niego. Jak zagram na B7, atakuję tego pionka. Chyba mogę tak, co? Aha, on skoczek F8. A zbijmy to do końca w sumie. Bo jak zbije skoczek, ja zbiję on gońcem. No dobra, to przynajmniej mamy wyjaśnione. On będzie grał F4. Skoczek A4. B6 po wybiciu będę wybijał pionkiem. Oczywiście on F4 będzie chciał grać. Dobrze, że hetman jest zasłonięty przez wieżę. Wydaje mi się, że jestem po prostu troszkę szybszy teraz. Aha, teraz jest mój ruch. On chce wymienić końce czarnopolowe. Taki masz zamiar. No dobrze, możesz mieć taki zamiar. Skoczek B6. Zastanawiam się, czy po takim ruchu nie zagrać go nie C5. A jeszcze jest opcja zbicia pionka. Czy wieża A7 istnieje taki ruch? Możliwe. Nie, co ja gadam? Nie mogę wieża, nie mogę koniec C5.
Co? Przepraszam za mój głos. F4. Oddaję jakość, gościu. No dobrze, najpierw wymienię czarnopolaki. Czarnopolak nie będzie już groźny. No i bije wieżę. No i hetman B7. Jaka tu filozofia do wygrywania białymi? Bije, bo jeszcze tu atakuje. Z tempem. Taki samograj się zrobił. Oczywiście trzeba uważać na ruchy typu F3. Ale ja mogę zawsze zareagować takim posunięciem. Nie no, moment, to trzeba oczywiście też uważać. Ale on jakoś jakby za łatwo tutaj to dał mi wykonać wszystko. W ogóle zobaczcie, że jak ładnie się zagrało na obronę holenderską. Bardzo proste szachy grały białe. I to nawet nie do końca poprawnie, jeśli chodzi o tempa. Bo na pewno można było ciut lepiej wyszlifować te posunięcia. Ale nie było takiej potrzeby, jak widać. I to czasami wystarczy, żeby znać plany proste. No i teraz tak, co? Hetman E7. Będę chciał doprowadzać pionka. Tutaj oczywiście jakoś muszę gundat gryźć jeszcze. Aha, bo wieża się, znaczy inaczej. Hetman? Może tak w ogóle? Bo aha, on goniec może odejść. Myślałem, że jest zamknięty ten goniec. No właśnie, goniec może odejść. Nawet tak. Ale to wybicie i hetman wchodzi fajnie na e6, zwalniając drogę dla pionka i wiążąc tutaj wszystko. Dobra, jedno jest pewne. Gramy z człowiekiem. Tego jestem pewny teraz na 100%. Wcześniej nie jestem tego pewny. Goniec G4. Jakby słyszał. Ok, tak. I wiążemy. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że są takie opcje, czy tam bicie, ale bicie to chyba po prostu biorę to. Jak bije skoczka, moje wieże dobrze bronią jedynki, a pionek sobie swobodnie będzie zasuwał. No, a jeżeli co on może zrobić? No, H5? To idę pionkiem. Albo wieża B7. No tak, tutaj myślę, że jestem po prostu szybki. Bardzo szybki. Czy jestem pewny, że tu jestem szybszy po prostu? Skoczek na F6, ok. No to myślę, że po prostu A6. Związanie działa. Skoczki nie działają. Aha, taki ruch. Poddał, no właśnie. Poddał, moi drodzy. No i to jest piękne właśnie. No to jest piękne. Po biciu ja biję. Szybka naliska. Zerknijmy. Widać, że to nie grał człowiek. Bardzo fajny patent na grę białymi. Polecam serdecznie, bo to są bardzo proste ruchy. Zobaczcie, pozycja pokazuje około równej i to nie ma znaczenia. To grają ludzie. No i po prostu graliśmy sobie na skrzydle hetmańskim. Dosyć szybko to poszło. No i tutaj tak oddał wszystko. No to już było w miarę łatwe. Dobra. Moi drodzy, dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Przepraszam jeszcze raz za mój głos. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.